Pewnego dnia z gniazda orła spadło jajo. Sturlało się wprost do kurnika, z jaja wydarło się piskle. Ono rozpoczęło życie razem z innymi kurczakami. Tak gdakało, jak gdaczą kury, dziobało pazurem w ziemi, jak dziobią kury, chodziło z kurczakami i kurami, tak jak chodzą kury i kurczaki. Pewnego razu z kolegą kurczakiem poszli razem na spacer. I nagle na ziemi tuż przed nimi zobaczyli wielki i ogromny cień. Był to cień pochodzący z rozłożonych skrzydeł, frunących po niebie. Tak, oba pisklaki spojrzały w niebo i zobaczyły orła. Orzeł latał nad nimi i rozpościerał swoje skrzydła. Mały orzełek spojrzał w górę i powiedział: jeju, jak ja bym chciał tak samo latać. Bym unosił się nad ziemią i bym widział wszystko dobrze z góry. Oprócz tego bym czuł wiatr i wolność. Jak ja bym chciał być tak jak ten orzeł. Na to jego kolega odpowiedział: daj sobie spokój. My jesteśmy tylko kurczakami. Nigdy nie będziemy jak on. Moi drodzy, ten świat dzisiejszy, świat VUCA, jak mówią o nim niektórzy, świat braku stabilności czy nieprzewidywalności, to świat, w którym potrzebujemy na nowo spojrzeć na nasze narzędzia, techniki sprzedaży, jak też na naszą motywację. To jest świat, który nas tłamsi i te skrzydła nam trochę chce ucinać. Dlatego postanowiliśmy zorganizować wydarzenie Akademia Handlowca, już kolejne, które organizujemy od 6 lat, tym razem pod hasłem Mindset 2021 i zaprosić Was bardzo serdecznie na 19 maja online, byście razem z nami uczestniczyli w tym wydarzeniu. To będzie największa i najbardziej merytoryczna akademia czy wydarzenie tego roku skierowane właśnie dla handlowców. Zobaczcie nasz program na stronie mindset2021.pl. Znajdziecie tam ceny biletów, program, opisy mówców, 11 trenerów sprzedaży, najlepszych mówców na rynku polskim. mindset2021.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie.